Tak. To ten pan z brodą jest kierownikiem galerii. Agnieszka Rogus, młoda artystka też z południa Polski, ale od dłuższego czasu związana ze środowiskiem warszawskim, po Akademii Warszawskiej i też jest, pracuje w instytucji warszawskiej, czyli w galerii od niedawna. Tutaj chciałbym przywitać panią dyrektor Iwonę Gwiazdę, która właśnie była inicjatorką zatrudnienia Agnieszki w galerii. Sztuka jej też dosyć różnorodna, bo zarówno rysuje, maluje, buduje małe obiekciki dźwiękowe. Tutaj przynajmniej prezentuje, bo oczywiście prezentowała w Polsce większe instalacje, tutaj takie kameralne trasy. Poszła w kierunku, przy tej ekspozycji, w kierunku takiej ciszy. Tytuł wystawy, ta kreska, Blaknie, no już tworzy nastrój i takie